Ta listomania nasiliła się przede wszystkim w Berlinie i w związku z tym Liszt musiał sobie kupić psa. Na 10 lat przed powstaniem drugiej Rapsodii Węgierskiej Franciszek Liszt był już znanym i cenionym pianistą wirtuozem w całej Europie. O tym może świadczyć fakt, że na jego koncerty w Lyon kolejka wynosiła 4 km. Aby go poznać, zabiegała królowa Wiktoria, był honorowany przez cesarzy w Paryżu i w Wiedniu. Do Montemario przyjechał, tu i tu mamy precedens, papież Pius IX, aby poznać wielkiego wirtuoza. Jednak Liszt toczył życie tułacze, nie miał swojego miejsca, nie miał adresu zamieszkania swojego domu. Był to czas, kiedy w powozach czy wagonach pierwszej kolei żelaznej, czy na statkach, którymi pływał po Morzu Śródziemnym czy Czarnym, tam miał miejsce na rozmyślania, tam miał miejsce na czytanie książek. Zabierał ze sobą książki filozofów, historyków, teologów, a także niemą klawiaturę, na której ćwiczył i utrzymywał biegłość palców. I w tym momencie, w którym był w życiu, bardzo ubodła go opinia Heinego, który pisał, że sława wirtuozów paruje żałośnie i nie zostawia śladu ani echa, jak rżenie wielbłąda przemierzającego piaski pustyni. Liszt w tamtych czasach już nieco tworzył. Napisał etiudy fortepianowe, miał ze sobą szkice koncertów, a także podobno kilka projektów na rapsodie węgierskie. I w tym kontekście oferta wielkiego księcia weimarskiego stała się bardzo atrakcyjna, bowiem właśnie w ten sposób mógł udowodnić, że jest nim pasja, odwaga i energia do tworzenia czegoś, co zostanie po nim w historii muzyki na wieki. Jednak kontrakt w Weimarze, który przewidywał, aby do Liszt miał prowadzić teatr i orkiestrę, w której mógłby uczyć instrumenty, mówić zupełnie nowym językiem, w którym mógłby decydować o repertuarze i kształtować gust muzyczny Europy, wiązał się z tym, że musiałby porzucić to swoje tułacze życie. Krytyka nie ustawała. Heine znowu pisał: listomania. Tu jest taki ciekawy fragment o tym, że ta listomania nasiliła się przede wszystkim w Berlinie i w związku z tym Liszt musiał sobie kupić psa, aby móc zadowolić zapotrzebowanie wielbicielek na loki z jego włosów. Pies, którego sierść niepostrzeżenie służyła jako dostawca loków, bardzo się tutaj przydał. Kontrakt przyjął, ale nie przestał wyjeżdżać na koncerty. Koncertował nadal w Rosji, we Lwowie, w Warszawie. Tam spotykał się na przykład z rodzicami Fryderyka Chopina. Ale do historii przejdzie też koncert w Kijowie, który odbył się 14 lutego 1847 roku. Bowiem na ten koncert ktoś kupił bilet za podwójną cenę. Zaintrygowany Liszt poznał tę osobę zaraz po koncercie i nią okazała się majętna Polka Karolina Iwanowska, po mężu księżna von Sayn-Wittgenstein. Wówczas żyła już w separacji z mężem, sama wychowywała córkę w wielkim zamku mieszczącym się około 250 km od Kijowa. Tam zaprosiła Liszta, a znany i ceniony pianista z przyjemnością przyjął zaproszenie. Ujęła go swoją religijnością, swoim teologicznym myśleniem i bystrością umysłu. Lubiła sprawiać mu przyjemność, na przykład w urodziny, które są 22 października. Zamówiła dla niego specjalnie cały tabor cygański, aby Liszt mógł słuchać tych melodii i oczywiście zapisywać. Niektórzy twierdzą, że to właśnie wtedy, w tym 1947 roku, powstała druga rapsodia węgierska z tych zapisanych właśnie prostych melodii
cygańskich. Ale Karolina uważała, że Liszt powinien wyrzec się tej chwały wędrownego bożyszcza fortepianu i wykreować się jako gwiazda romantyzmu muzycznego. Mawiała, że sława wykonawcy kończy się wraz z jego śmiercią, a kompozytor żyje wiecznie w swoich dziełach. Latem 1847 roku Franciszek Liszt w niewielkiej rosyjskiej miejscowości Elisawetgrad dał swój ostatni solowy recital i zakończył karierę jako wirtuos. Nie znaczy to, że zagrał po raz ostatni. Oczywiście występował, ale wówczas grał już na cele dobroczynne i już nie solo. Karolina postanowiła sprzedać jedną ze swoich 14 wsi odziedziczonych po ojcu i wyjechać z Rosji, aby zamieszkać razem z Franciszkiem w Weimarze. Tam na obrzeżach miasta czekał na nią piękny dom. Dom z ogrodem zwany Altenburgiem. Dom, który oddała do jej dyspozycji żona wielkiego księcia Maria Pawłowa Romanowa, siostra cara Mikołaja I. W nowym miejscu księżna otaczała się dziełami sztuki i książkami Liszta. W salonie muzycznym zgromadziła portrety kompozytorów, w bibliotece stał fortepian, który on gdzieś należał do Beethovena, a został podarowany Lisztowi w Wiedniu. Altenburg odwiedzali wówczas Richard Wagner, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Clara Schumann czy Rubinstein. Karolina w sercu była gorącą patriotką. Otoczyła się polskimi pamiątkami, nauczyła Liszta jeść zrazy i barszcz. Codziennie, gdy kawa jeszcze czekała na stole, oni rozpoczynali dzień od wspólnej modlitwy. Zresztą Karolina była dla niego inspiracją. Była też pierwszą osobą, która słyszała jego nowe kompozycje. Doradzała, pomagała w redagowaniu jego książek. Ten okres weimarski w życiu Liszta jest bardzo niezwykły i ważny w jego twórczości. To tam powstała sonata fortepianowa Hamol, 15 rapsodii węgierskich. Tam swój ostateczny kształt ujrzały koncerty fortepianowe. I to właśnie w tamtym czasie wydał Liszt 12 swoich poematów symfonicznych. Poemat symfoniczny był wówczas nowością, bo to Liszt wymyślił nazwę i w ogóle całą formę, całą ideę połączenia muzyki z treścią pozamuzyczną, czyli początkiem, czyli stało się to wszystko początkiem muzyki programowej, którą uwielbiam i o której Wam kiedyś jeszcze opowiem. Po 4 latach od pamiętnych wieczorów w Woronicach, gdzie cały tabor cygański grał dla Liszta, w 1851 roku ukazuje się drukiem druga rapsodia węgierska. Z dnia na dzień zyskuje niebywałą popularność, która zaskakuje nawet samego kompozytora. Ale ten umie wykorzystać sytuację, więc dość szybko decyduje się na stworzenie wersji orkiestrowej. Dzięki temu dzisiaj każdy słuchacz sam może wybrać, czy woli brzmienie fortepianu, czy bardziej interesuje go wersja orkiestrowa. Druga rapsodia węgierska ma tradycyjną budowę, przypominającą węgierski czardasz, składającą się z dwóch części. Pierwsza to lasu, wolna, melancholijna, zazwyczaj molowa. Druga szybka i żywiołowa friszka. Lasu w drugiej części rapsodii zdumiewa swoją melodyjnością, ale także wirtuozowskim potraktowaniem tematów, które przez ucho trafiają w samo sedno serca. Później wszystko przemienia się w żywiołową i bardzo energiczną muzykę.
choć niepozornie tę szybką część listy zaczyna w tonacji molowej, już niedługo wylądujemy w chwytliwych i porywających, durowych melodiach, które mają nas zaprowadzić do wspaniałego finału. Ale przed ostatecznym finałem jeszcze na chwilę list uspokaja melodię, dając nam wytchnienie, kojąc naszą duszę, poruszając w niej jakąś taką specyficzną tęsknotę, aby później unieść nas w wirze wirtuozy. Taka właśnie jest rapsodia węgierska Franciszka Liszta. Po 12 latach starań o unieważnienie małżeństwa w końcu się udało. Karolina i Franciszek mogli się pobrać. Wybrali potajemnie datę 22 października, czyli dokładnie 50. urodziny Franciszka. Wszystko było świetnie zaplanowane. Franciszek, zanim dotarł do Rzymu, odwiedził jeszcze swoich przyjaciół, dokładnie księcia Hohenzollerna, we Lwówku Śląskim. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś jest z Jeleniej Góry albo z okolic, to pewnie bardzo dobrze kojarzy miejscowość. Tak, ten Lwówek Śląski na Dolnym Śląsku odwiedził list i bardzo pochlebnie wypowiadał się o gościnności księcia Hohenzollerna. Ale trzeba było ruszać w drogę, aby poślubić wybrankę życia. Był w Rzymie 2 dni przed ceremonią. Karolina dopracowała każdy szczegół. Oprócz jednego, że w ostatniej chwili papież cofnie pozwolenie na ślub. Od tej pory cały świat, czy lubił lista, czy nie, zastanawia się, dlaczego w tym momencie kochankowie przestali walczyć o swój ślub i swoją wspólną drogę małżeńską. Zamieszkali oddzielnie. On zamieszkał na Monte Mario, ona w pobliżu Placu Hiszpańskiego. Ona pochłonęła się pracą na rzecz spisania w 25 tomach historii Kościoła. Zaczęła przebywać przede wszystkim w swoim mieszkaniu w Rzymie, przykryta pledem w fotelu z jakąś kolejną lekturą w ręku. Tylko kiedy przychodził Franciszek, nie wiadomo dlaczego, rozrzucała róże po dywanie. On? Dlaczego? Przyjął święcenia kapłańskie, nosił sutannę, komponował już tylko muzykę religijną i wierzył w reformę muzyki kościelnej. Dlaczego? Odpowiedź znają pewnie tylko oni sami, a my możemy się domyśleć. Jednak skończenie w tym momencie historii o liście byłoby pewnym przekłamaniem, ponieważ musicie coś wiedzieć o słynnym pianiście, kompozytorze, wirtuozie fortepianu. Nie uganiał się za kobietami, ale chętnie przebywał w ich towarzystwie, o czym może świadczyć cytat z jego listu do jednej z wybranych panien. A cytat tyczy się Balzaka. Ten poczciwy Balzak uważa, że mężczyzna jest naprawdę kompletny dopiero z 7 kobietami. Oto ich wyliczenie. Kobieta od spraw ogniska domowego, kobieta z sercem, rozumem, szalona, kapryśna, znienawidzona i wreszcie ta, na którą się czeka i której się szuka, a nigdy, nigdy nie posiada. Widzisz? Ja jestem jeszcze zasmucająco niekompletny. Moi drodzy, przyszedł czas na podziękowanie i tym razem bardzo serdecznie Wam dziękuję. Znowu Strauss po prostu powędrował dzięki Wam w świat. I na pewno zastanawiacie się, dlaczego tym razem w moich filmikach jest tyle różnego rodzaju tła i różnego rodzaju miejsc. Otóż mam w domu remont, kto ma remont też to mnie na pewno zrozumie i korzystam z gościnności mojej mamy, więc jestem w przepięknej wsi u moich rodziców. Mam tutaj pasiekę, mam tutaj piękny ogród i mam tutaj możliwość nagrywania dla Was kolejnych filmików. Zastanawiam się, czy nagrywanie w ogrodzie nie byłoby lepsze. Zobaczcie, jak to jest pięknie. No właśnie, i co zrobić następny? Jaki filmik? O kim? O czym? O jakim utworze? Piszcie, komentujcie. Podtrzymuję oczywiście, że jesteście moją siłą.
Bez Was by się to absolutnie nie udało. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam Was. Ściskam. I korzystajcie z pięknej pogody. I z pięknych ogrodów, bo na pewno też je macie. Mua! Buziaki. Pa!